Dzień dobry, jak się macie po weekendzie? Mam nadzieję, że w zdrowiu i że wszystko u was w porządku, bo czasy cały czas trudne, jak dobrze o tym wiecie i widzicie naokoło. Ten żonkil w mojej klapie dzisiaj upamiętnia czy przypomina o tej rocznicy, którą dzisiaj będziemy obchodzić, którą już w zasadzie, jeżeli można użyć tego słowa, świętujemy. To 78. rocznica wybuchu powstania w warszawskim getcie. To jest taki moment, który zmusza do myślenia chyba nie tylko tych, którzy z Warszawą są związani. Ja jestem, mogę powiedzieć, warszawiakiem od 25 lat tutaj mieszkam i zdążyłem już stworzyć naprawdę sporo więzi z tym miastem. I zawsze, kiedy przechodzę przez tę część miasta, która tych 80 lat temu była zajęta przez getto, przez ten szatański pomysł hitlerowców, którzy postanowili stłoczyć w jednym miejscu prawie 500 000 osób narodowości żydowskiej, by je później sukcesywnie mordować, przede wszystkim poprzez wywożenie do obozu w Treblince, niedaleko Małkini, to jest jakieś tam koło pewnie 90 km od Warszawy, gdzie udało im się kilkaset tysięcy ludzi zagazować przy pomocy choćby takich komór gazowych, w których nie truto gazem, tylko spalinami z silników samochodów, które miały włączone po prostu te silniki na pełen regulator. Tak zginął Janusz Korczak razem ze swoimi wychowankami. Tak zginęło prawie czy ponad 300 tysięcy, niektórzy szacują, w mieszkańców warszawskiego getta jeszcze przed wybuchem powstania. No a później wybuchło powstanie, kiedy miara tych potworności już po prostu się przebrała na wszystkie możliwe sposoby. Bohaterscy młodzi ludzie, choć nie tylko młodzi, z getta postanowili walczyć, nie sprzedać tanio swojego życia i stanęli do boju. To był oczywiście od początku nierówny bój. Hitlerowcy w pewnym momencie zaczęli stosować taktykę spalonej ziemi, czyli po prostu niszczyli, burzyli, palili wszystko po kolei, jak się dało, żeby ludzi wypędzić albo po prostu zabić. To powstanie trwało około miesiąca. W części bojowników udało się później uciec na aryjską, tak zwaną stronę. No, tam byli niestety też niektórzy z nich wydawani Niemcom. Niektórzy razem z polskim podziemiem dalej walczyli, tak jak to było możliwe. Przerażające rzeczy. I to jest taki moment, w którym naprawdę, chodząc po tej ziemi, w Warszawie jeszcze też, tam gdzie jest, no ci z was, którzy są z Warszawy, to wiedzą, tam gdzie był mur getta, jest niekiedy w chodniku, w ulicy to zaznaczone. Jest taki pas, który jest zostawiony w chodniku, w ulicy i można na bieżąco, chodząc po mieście, przekraczać te mury, które kiedyś były nie do przekroczenia i które były granicą między życiem i śmiercią. Ten żonkil, bo pewnie wielu z was się zastanawia, który dzisiaj pewnie wielu też będzie miało w klapach, brał się stąd, że Marek Edelman, jeden z przywódców tego powstania, jeden z bojowników tego powstania, znany chyba wam wszystkim, zawsze w rocznicę wybuchu powstania w getcie składał właśnie żółte żonkile pod pomnikiem na Muranowie. I tak to zostało, i tak to się utarło, i to dzisiaj te właśnie papierowe żonkile są symbolem naszej pamięci o tych bohaterskich bojownikach, ale też i o wszystkich mieszkańcach Warszawy, ale nie tylko Warszawy, bo tu przywożono do getta ludzi z Łodzi, spod Ciechanowa, o tych wszystkich Polakach narodowości żydowskiej, których chora hitlerowska ideologia doprowadziła do tak okrutnej śmierci, do tak dramatycznych tortur, które musieli przeżywać. To dla mnie też jest jakoś dzień, w którym moja myśl biegnie szczególnie ku jednej osobie, ku pani Krystynie Budnickiej. To jest, można powiedzieć, moja koleżanka z kościoła, bo chodzimy do tego samego kościoła i często na mszy się tam spotykamy. Pani Krystyna w momencie wybuchu powstania w warszawskim getcie miała 11 lat. Była 11-letnią dziewczynką. Cała jej rodzina, najpierw bracia z rodzinami, zostali wywiezieni do Treblinki.
i zagazowani. Później jej rodzina ukrywała się w jednym z bunkrów, próbowali kanałami przedostać się na aryjską stronę. Rodzina została i śladu po niej już się później nie udało ustalić. Ona uciekła. Przyjęli ją dobrzy ludzie. Przyjęła później z wdzięczności też ich nazwisko. Przez całe życie pracowała jako nauczycielka, skończyła pedagogikę, również pedagogikę specjalną. Pani Krystyna jest honorową obywatelką Warszawy i to dla mnie wielki zaszczyt, że możemy się czasem spotykać i że ktoś, kto to wszystko widział na własne oczy, kto doświadczył, kto niósł to brzemię, które dzisiaj dla nas jest opowieścią z historii, które jest czymś, o czym czytamy w podręcznikach, przeżył. To jest dla mnie jakoś taka duża rzecz, wiecie, tak mówię osobiście, ale ja naprawdę jakoś bardzo mocno to przeżywam zawsze, kiedy o tym myślę, o losie małych dzieci, które wtedy konfrontowane były ze śmiercią swoich najbliższych, z niewyobrażalnym okrucieństwem okupanta. Myślę sobie, że to jest jakieś takie wezwanie do myślenia jednak o swoim życiu w kategoriach sztafety pokoleń, że spotykamy ludzi, którzy przekazują nam swój plecak, swoją mądrość, to co widzieli, to co przeżyli, po to, żebyśmy mogli nie popełnić błędów, które popełniano w ich pokoleniu, żebyśmy mogli zbudować się postawą, którą oni przyjmowali wobec niewyobrażalnych wyzwań i podziękować też za pokój, który dzisiaj mamy. Ucieszyć się z tego, że dzisiaj takich dramatów, takich bezeceństw nie doświadczamy, że dany nam został spokojny czas, mimo tych wszystkich kłótni, które gdzieś tam między sobą przeżywamy i tych wszystkich wojen i sporów, które próbujemy czasami ze sobą toczyć. Więc taki to dzień. Dzień, w którym ta myśl pójdzie pewnie dużo głębiej niż tylko w politykę. I dobrze, takie dni są bardzo nam potrzebne. Będziemy dzisiaj oczywiście składać kwiaty. Ja będę składał kwiaty razem z moimi współpracownikami pod pomnikiem na Muranowie. Wieczorem, chyba o 17:30, o ile dobrze pamiętam, kwiaty złoży też zarząd naszego mazowieckiego oddziału Stowarzyszenia Polska 2050. No ale wszędzie, gdzie jesteśmy, będziemy dzisiaj pamiętać, nie tylko w Warszawie, gdzie o 12:00 zawyją syreny o tym dniu i o odpowiedzialności, którą dzisiaj los daje w nasze ręce. O odpowiedzialności za ludzkie życie, za śmierć, za to, jak będziemy układać to wszystko, co nas otacza, tak żeby takie rzeczy już nigdy nie mogły się powtórzyć. Żeby nie musiały się powtórzyć. Żebyśmy mogli spokojnie, odchodząc z tego świata, dać naszym dzieciom ten świat bezpieczny i taki, w jakim sami chcielibyśmy, żeby żyły. Najlepszy z możliwych. Moi drodzy, z rzeczy bieżących zacząłem już mówić trochę o tym, co nasz ruch, no bo dzisiaj obchodzimy te rocznice, ale to na Mazowszu, w Krakowie o 11, czy w Tarnowie o 11 konferencja naszego oddziału małopolskiego. Też poproszono mnie, żebym pospieszył z informacją, że 11 wolontariuszy naszego ruchu właśnie z Małopolski bierze udział w krakowskim panelu klimatycznym, który ma w jak najbardziej sensowny sposób przy jak najszerszej konsultacji po to, żeby to były decyzje podejmowane przez ludzi, a nie nad głowami ludzi, żeby to były decyzje ludzi w związku z powyższym, przez nich akceptowane i przyjęte, jak najszybciej doprowadzić do rozwiązania problemów związanych ze stosunkiem do środowiska właśnie w tej wspólnocie samorządowej. Wiecie o tym dobrze, jak ważny klimat jest dla nas i jak bardzo staramy się zrobić wszystko, żeby o nim głośno rozmawiać. Tutaj mogę też jeszcze, odwołując się do tego, o czym mówiłem w piątek, zapowiedzieć, że szykujemy taką debatę z udziałem naszego młodego filaru, czyli pokolenia 2050, z młodymi aktywistami klimatycznymi z różnych stron, po to, żeby jak najgłębiej zrozumieć, co teraz powinniśmy zrobić i jak powinno wyglądać nasze myślenie o klimacie. Świat dzisiaj o klimacie bardzo poważnie myśli. My też zachęcam do przeczytania na zielonymszlaku.pl naszego bardzo dużego, kompetentnego, wyczerpującego dokumentu, jak my ten problem widzimy. Pytanie, czy widzimy to w Polsce w jakikolwiek sposób. Czytam, że specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych do spraw klimatu, John Kerry, spotkał się ze swoim chińskim odpowiednikiem i mimo takich, powiedziałbym, no, gorących i trudnych relacji w tej chwili Stanów Zjednoczonych z Chinami,
na tej płaszczyźnie zdaje się rysować jakieś porozumienie, co bardzo dobre. I mam nadzieję, że jak najszybciej Polsce uda się wdrożyć nasz pomysł zainstalowania w polskim rządzie tak zwanego zielonego wicepremiera, który będzie właśnie nadzorował te kwestie klimatyczne i również poprzez ten symboliczny gest wyodrębnienia go z całej Rady Ministrów pokaże jeszcze raz, że nie ma w tej chwili dla nas ważniejszej perspektywy. I będziemy się o tym, kochani, przekonywać na absolutnie każdym kroku. Widzieliście, jak drożeje prąd, a on drożeje właśnie z tego powodu. Nie drożeje dlatego, że gdzieś tam, nie wiem, praca prądnic podrożała, tylko drożeje dlatego, że polska gospodarka energetyczna oparta jest na węglu, koszty emisji rosną, trzeba cały czas subsydiować tych producentów właśnie robiących prąd z węgla, bo to się starzeje i jest coraz mniej opłacalne. I na koniec dnia to się odbije na naszych rachunkach. W tym roku przewidywane są od 5 do 10%, już mówi się o tym oficjalnie, podwyżki cen ciepła i systemowego, i to będzie narastało z roku na rok. Przypuszczam, że od pewnego momentu, kiedy tych regulacji już nie da się utrzymać, coraz bardziej lawinowo. Jeżeli chodzi o produkcję ciepła systemowego, to ona jest jeszcze bardziej oparta na węglu niż produkcja prądu w Polsce. I oczywiście, że możemy przepychać ten problem na jeszcze za rok, na za następną kadencję, a jak już tam się zacznie palić pod tyłkiem, ale to jest kompletnie nieodpowiedzialne. Teraz jest ten czas, w którym powinniśmy te decyzje podejmować i w obszarze ciepłownictwa i energetyki, i w ogóle tej transformacji, która powinna się już w Polsce zacząć dokonywać, bo po prostu tak dostaniemy od tego po łbie i po portfelach, że wtedy już, ale wtedy już będzie za późno, tak? No bo to nie są procesy, które zrobisz pstryk i włączysz sobie pstryczek w ścianie i nagle się okaże, że już teraz płynie ta inna energia, tylko trzeba ją podłączyć, trzeba ją najpierw wytworzyć, później trzeba zbudować sieć, która ją prześle, później trzeba tak ją podłączyć do sieci, żeby to się wszystko kupy trzymało, również i w momentach dużego zapotrzebowania na energię i w momentach mniejszego zapotrzebowania na energię. Dlatego nie ma ważniejszego tematu, który już dzisiaj powinien być absolutnie na ustach wszystkich w rozwiązaniu skutków pandemii czy zarządzaniu skutkami pandemii powinien być dzisiaj najbardziej istotną rzeczą. A jeżeli już przy pandemii jesteśmy, to na pewno wiecie, że dzisiaj otwarto przedszkola, żłobki. Trwa w kraju dyskusja, czy nie powinno to być zregionalizowane, czy też powinno to być tak jak teraz centralizowane, że nie patrzymy w jakim regionie jak, tylko otwieramy wszędzie i zamykamy wszędzie. Dzisiaj w czasie rozmowy z Iwoną Kutyną rano w Onecie dowiedziałem się, ale muszę to jeszcze sprawdzić, Iwona ma gdzieś te badania, że znowu spada zaufanie Polaków do szczepionek. Nie chciałbym wierzyć, że ma coś z tym wspólnego to niemądre i źle podane i zakomunikowane oświadczenie zespołu bioetycznego czy jakiejś tam komisji bioetycznej przy polskim episkopacie, bo nie dość, że jak już mówiłem w piątek nikt ich o zdanie nie pytał, to jeszcze na dodatek sprzedali swoje wątpliwości w takiej formie, które będą kosztowały ludzi życie i zdrowie. Dlatego, że ludzie nie będą się wnikali, wgłębiali się w istotę tych komunikatów i sprawdzali, czy oni tam w szóstym akapicie powiedzieli coś takiego, czy jeszcze coś innego. Po prostu dotrze do nich jedno zdanie wyciągnięte już na nagłówki. Szczepionki AstraZeneca i Johnson & Johnson budzą poważne wątpliwości moralne i etyczne, więc się nimi nie zaszczepią, więc ich kolejka przepadnie, więc jak przepadnie ich kolejka, będą wyeksponowani na zakażenie COVID-em, a jak się zakażą COVID-em, to być może będą ciężko chorowali i umrą. I to jest właśnie ta odpowiedzialność, której polscy biskupi nie rozumieją. Oni nie rozumieją, że to nie jest napisanie sobie dokumentów, wypuszczenie z siebie iluś słów i wrzucenie do internetu, umyłem rączki, sprawę mam załatwioną. Oni naprawdę są na tyle, ci, którzy to pisali, odklejeni od rzeczywistości, że nie rozumieją, że takimi komunikatami mogą doprowadzić kogoś do życia albo doprowadzić kogoś do śmierci. To jest ta odpowiedzialność, której oni nawet nie są w stanie dźwignąć. I dlatego uważam, że sposób zakomunikowania tych wątpliwości, czas ich zakomunikowania, nieuwzględnienie kontekstu w wcześniejszych wypowiedzi Watykanu w tej sprawie, nieuwzględnienie głosu wielu katolickich naukowców, wielu również duchownych, którzy zwracali uwagę, że co to jest za rozróżnienie, że skoro nie ma, że można stosować AstraZeneca i Johnson & Johnson, kiedy nie ma wyboru szczepionki. Słuchajcie, my dzisiaj wszyscy nie mamy wyboru szczepionki. Dzisiaj, jeżeli dostajemy od rządu termin na szczepienie, to powinniśmy iść i się szczepić tym, co mają. Dlatego, że od tego zależy nasze życie i zdrowie. A każdy z was, kto przeżył to, że ma w rodzinie COVID, a ja mam, to będzie doskonale wiedział, o czym tutaj rozmawiamy. To jest kwestia życia i śmierci.
I to, nie, to, to jest po prostu skrajna nieodpowiedzialność. Mam nadzieję, że, te, że ten trend znowu się odwróci, bo już było dobrze, już ta liczba Polaków, którzy chcieli się zaszczepić, ewidentnie rosła i powinniśmy zrobić wszystko, żebyśmy jak najszybciej, w jak największej liczbie po prostu te szczepienia przyjęli. Mało się mówi o tym w Polsce, bo wiecie, my jesteśmy zajęci naszymi wewnętrznymi sprawami, naszymi wewnętrznymi bojami, ale ja dzisiaj chciałbym zwrócić chwilę na sytuację na świecie, bo naprawdę za naszą wschodnią granicą dzieją się rzeczy, które powinny dzisiaj już wyostrzyć nasz słuch i nasz wzrok w najwyższym stopniu. Ja nie wiem, czy Polska w ogóle się tym zajmuje. Wiem, że minister Czarnek był w weekend na Jasnej Górze, gdzie ogłosił, że ufunduje, bo jest Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego, więc on ogłosi, że biblistyka będzie jedną z nauk, czyli rozumiem, zostanie wyodrębniona z teologii, w której będzie można zdobywać ścieżki, stopnie naukowe i normalnie robić. To jest dzisiaj to, czym zajmuje się minister edukacji, podczas kiedy setki tysięcy polskich dzieci przeżywają naprawdę dramat, siedząc w środku pandemii i nie wiedząc, jak będzie wyglądała ich przyszłość. W związku z tym, że znaczną część swojej edukacji od dłuższego już czasu przeżywają w nauczaniu zdalnym, jak będą wyglądały egzaminy, jak będzie wyglądała ich konkurencyjność w cudzysłowie na rynku z tymi, którzy tę edukację na przykład w innych krajach mieli prowadzoną w innej formie i była bardziej efektywna. Czy minister mówi dzisiaj coś i jak często mówi, plotąc te wszystkie swoje ideologiczne farmazony o tym, jaka jest kondycja psychologiczna polskich dzieci odciętych od relacji z bodźcami, z rówieśnikami, z normalnym dziecięcym życiem, czy on, dla niego nie powinno być teraz innego tematu. Natomiast on ma czas pojechać i ogłosić, że on biblistykę wyodrębni oraz poprzyznawać punkty w swoim zaprzyjaźnionym czasopismom. Wiecie, dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że Polska zarządzana przez nich, przez Zjednoczoną Prawicę, ona po prostu nie umie uhierarchizować problemów. Ona sprawia, że my stajemy się coraz bardziej wystawieni na niebezpieczeństwo. To jest, zobaczcie, jak powiedziałem, co się dzieje za wschodnią granicą. Rosja ciągnie wojska na Ukrainę, Ukraina ciągnie wojska na granicę z Rosją, Putin torturuje Nawalnego, Nawalny jest umierający i nie dopuszcza się do niego lekarzy, Putin jest absolutnie głuchy na wszystko, co mówi do niego w tej sprawie świat, stosując swoją starą taktykę, czyli pociśniemy do końca i zobaczymy, co będzie, czy wystarczy wam w cudzysłowie jaj, żeby mi się postawić i żeby rzeczywiście nałożyć na mnie jakieś realne sankcje, bo ja mogę jeszcze głośniej tupnąć nogą. To jest taki człowiek, on tak myśli. I być może Nawalny po prostu umrze przy tym, że my będziemy mogli tylko wypowiedzieć się i powiedzieć, że to skandal i że to źle. Polska powinna być w tych procesach jednym z liderów, dlatego że to jest nasze sąsiedztwo strategiczne. My dzisiaj w sytuacji, w której, nie wiem, słyszeliście, Czesi wydalają w 18 rosyjskich dyplomatów, w cudzysłowie, bo okazało się, że są powiązani z GRU, którzy wysadzili im w 14 roku dwa składy amunicji. Moskwa oczywiście wydala 20. Myśmy też teraz już przeszli tę ścieżkę. Myśmy wydalili kilku, Rosja wydaliła kilku i ten proces wydalania obejmuje kolejne, w tych retorsji dyplomatycznych obejmuje kolejne kraje Europy. Tu naprawdę się robi gorąco. I gdzie my w tym wszystkim jesteśmy? Wszystko załatwia się dzisiaj przez Litwę. To Litwa stała się liderem w układaniu stosunków na wschodniej flance Unii Europejskiej. To tam dzisiaj jadą senatorowie, kongresmeni, to tam się dzisiaj toczą rozmowy. Litwa. Kiedyś to była Polska. Z całym szacunkiem dla Litwy, ale bardzo dobrze, że robią, ktoś musi robić. Ale gdzie my w tym wszystkim jesteśmy? Nasz minister spraw zagranicznych kilka dni temu porozmawiał po raz pierwszy z sekretarzem w Stanów Zjednoczonych, czyli szefem tamtejszej dyplomacji, Blinkenem. I to jest, znaczy, jeżeli potwierdzi się ta wiadomość, którą dzisiaj uzyskałem, że ta rozmowa była na wniosek strony amerykańskiej, no to to pokazuje, gdzie jesteśmy. Jesteśmy sami. Obraziliśmy wszystkich, popuchliśmy z dumy przed wszystkimi naokoło, a teraz, gdy dzieją się ważne globalne procesy, nie ma nas przy stole ze Stanami, z Francją, z Niemcami, które rzeczywiście będą układały kwestie bezpieczeństwa w tej części Europy. A mamy ewidentne zaostrzenie sporu, który tuż nad naszą granicą się dzieje. Wiecie, to są
to są kwestie, które dzisiaj powinny być jednymi z głównych, które są roztrząsane. Dzisiaj w ogóle nie powinniśmy się zajmować Gowinem, tym, czy on ma tylu posłów, czy nie ma, co z Ziobro, czy on się ostatecznie odwinie, czy on się nie odwinie Kaczyńskiemu. Kogo to obchodzi? Dzisiaj najważniejsze jest to, żebyśmy zostali w Unii Europejskiej, a nie dali się dalej wpychać, bo to uważajcie na to, bo, co powiem teraz, bo nie wiem, czy zdajemy sobie wszyscy z tego sprawę. Bo to gdzieś przeszło przez newsy i nie wiem, czy zostało zauważone, czy nie zostało zauważone dostatecznie mocno, tak jak powinno być zauważone. Widzieliście z kim w sytuacji, w której Putin robi to, co robi. I na Ukrainie, i z Nawalnym, i z innymi rzeczami, z kim spotkał się kilka tygodni temu w Budapeszcie Morawiecki. Premier Rzeczpospolitej Polskiej. Z Salvinim. Człowiekiem, który chodzi w koszulkach z napisem, że wspiera Putina, jest otwartym jego przyjacielem i rzecznikiem jego interesów w Unii Europejskiej, i z Orbanem, który z Putinem w pragmatyczny sposób również się układa i jest po prostu koniem trojańskim Putina w Unii Europejskiej i jako trzeci Morawiecki do tego grona dołączy. I oni teraz będą tworzyli proputinowską, prorosyjską frakcję w parlamencie europejskim. Tacy ludzie dzisiaj. A dlaczego będą z nimi tworzyć? Bo nikt z innym nie chce nic tworzyć. Już my możemy tylko z putinowcami coś tworzyć. Tak wygląda dzisiaj polska polityka zagraniczna. 38-milionowego, dumnego kraju, który przez 30 lat był czempionem przemian demokratycznych w tej części Europy. Zobaczcie, gdzie oni nas doprowadzili. To jest nasz kraj. To jest przyszłość naszych dzieci. To jest nasze bezpieczeństwo. I ono jest w Unii Europejskiej, a nie w objęciach pociotków i totumfackich Władimira Władimirowicza. I dlatego właśnie warto zajmować się dzisiaj polityką, nie dlatego, że ona mnie kręci. Szczerze, w ogóle mnie nie kręci. Uważam, że jest mnóstwo, że rzeczywiście mnóstwo jest tutaj syfu, kłamstwa, intryg, cynizmu i rzeczy, które najchętniej chciałoby się strząsnąć z siebie i wrócić do świata, że tak powiem, normalnych ludzi, mających normalne problemy. Normalnie myśleć, normalnie funkcjonować, nie być śledzonym przez swoich przeciwników, nie mieć nieustannie poczucia, że ktoś chce cię wyrolować. Każdy normalny człowiek by tego chciał. Tylko nie można tego zrobić. Nie można tego zrobić, bo im trzeba zabrać władzę po to, żeby oddać ją ludziom, którzy będą mieli ją sprawować. Którzy nie będą wystawiali naszego zdrowia, życia i bezpieczeństwa na szwank. Na każdym kroku, na każdym polu. Pytaliście mnie i dzisiaj w tych komentarzach i w innych miejscach, jakie reakcje na Gowina, który w sobotę miał swoją konferencję. No wiecie, dobrze, że miał konferencję, cel jest jej jasny. Mówiłem już o tym w ubiegłym tygodniu, że musi się pokazać. Musi pokazać, że kogoś ma, że ktoś za nim stoi, żeby zacząć być tak poważnie traktowanym, jak musi być traktowany dzisiaj przez Kaczyńskiego Ziobro. Natomiast Jarosław Gowin wykonał, można powiedzieć, sztukę naprawdę akrobatyczną, bo ogłosił, że jest jednocześnie w rządzie i w opozycji. To jest duże osiągnięcie gimnastyczne, ale trzeba też pamiętać, że w tego typu figurach nie da się wytrwać długo. I Jarosław Gowin, niezależnie od tego, ile ciepłych słów powie o naszym programie, bo tam widziałem mnóstwo inspiracji programowych Polską 2050, a więc ekologia, rozdział kościoła od państwa, bycie w centrum, to wszystko już słyszeliśmy wiele razy, wiele z tych rzeczy również u Koalicji Obywatelskiej, dzisiaj słyszymy u Gowina, pewnie za chwilę usłyszymy u następnych. Cieszę się, że możemy być takim inspiratorem i dawać jakieś pomysły. Mam nadzieję, że kiedyś i my się będziemy mogli czymś inspirować i że ktoś będzie miał jakieś pomysły. Natomiast kiedy słucham i przyglądam się temu, zastanawiam się, czy on ma świadomość, jak bardzo powinien mieć świadomość, że to wcale nie jest tak, że w zasadzie to i tak go wszyscy ktoś go na listy weźmie. Że nawet jeżeli nie dojdzie teraz do odwrócenia tej większości, on nie przejdzie na stronę opozycji, to że opozycja i tak go weźmie albo PSL, albo my na listy, tworząc jakąś frakcję, jakiś blok centrowy w przyszłych wyborach, niezależnie od tego, kiedy będą. A kto to powiedział, że tak będzie? Naszą siłą jest to, że stworzyliśmy ruch autonomiczny, że stworzyliśmy ruch, który jest osobny, który nie będzie musiał posiłkować się wsparciem Jarosława Gowina i jego ruchu w momencie, w którym jakby no, wybory będą i tak, tak robione bez żadnego tutaj odwracania większości. Gowin ma czas na decyzję teraz, dopóki Kaczyński nie ogłosił nowych wyborów, dopóki tych nowych wyborów nie ma. I droga Gowina do tego, żeby się na jakichkolwiek listach z kimś
znaleźć, bo w Zjednoczonej Prawicy już nie ma takiej możliwości, albo w ogóle myśleć o jakiejkolwiek współpracy, jeżeli dojdzie do jakiegoś blokowania, jest teraz. Jeżeli zdecyduje się przerwać w Polsce rządy Zjednoczonej Prawicy, no to wtedy będzie naszym partnerem. Jeżeli nie, no to będzie jednym z przeciwników politycznych, z którymi pewnie w pewnych kwestiach będziemy się układać, ale na pewno nie będziemy dokonywać tutaj jakichś zlewań się w jedno i tym podobnych rzeczy, bo nie po to szliśmy do polityki, żeby robić nową siłę, żeby teraz robić siły stare. Jeszcze jedna taka wypowiedź, bardzo mi się spodobała, Jarosława Gowina na mój temat. Gdzie to było? Chciałbym wam to zacytować wiernie, ale nie wiem, czy to... Mam kłopot ze zrozumieniem jego fenomenu. To o mnie. Nie dawałem mu szans w wyborach prezydenckich, a on osiągnął dobry wynik. Nie wierzyłem też, że wytrwa na scenie politycznej. Pod tym względem Hołownia mi zaimponował. A jego poglądy to dla mnie mieszanka wątków chadeckich z lewicowymi. Powiedział to przywódca ugrupowania, które niedawno przyjęło na swój pokład posłankę lewicy Monikę Pawłowską, której poglądy trudno nazwać chadeckimi. Wydaje mi się, że one są w samej osi wręcz lewicowe. A więc, panie premierze, jakby tu powiedzieć, jeżeli uważa pan, że ma pan kłopot z tym, że moje poglądy to dla pana mieszanka wątków chadeckich z lewicowymi, to proponuję malutki rzut oka na swoje własne podwórko. Jak się ta sytuacja rozwinie, trudno powiedzieć. Oczywiście nie wiemy. Wiemy jedno i niezmiennie to powtarzamy, że naszym zadaniem jest jak najbardziej się wzmocnić, jak najbardziej zbudować nasz ruch, jak najsilniej się zakorzenić. Cieszą nas te wszystkie sondaże, które spływają i które pokazują, że rośniemy w siłę. Natomiast ten wzrost, oczywiście, że będą do nas dołączali różni ludzie, pewnie i parlamentarzyści jeszcze jacyś, i samorządowcy, i ludzie, którzy w takich czy innych miejscach się już sprawdzali. Ale siłą podstawową, fundamentem naszego ruchu jest ta organiczna praca. I ja tego nie mówię tak po prostu dla pitu, żeby powiedzieć, że oto tutaj proszę bardzo, chwalimy swój ogonek i coś robimy. Tylko naprawdę, jeżeli nie będzie tej organicznej pracy, tego zmieniania Polski centymetr po centymetrze, które w tak wspaniały sposób robicie w naszym stowarzyszeniu, no to nie będzie, to nie będzie rozmowy. To będziemy po prostu jedną z tysięcy kolejnych partii politycznych, które pojawiały się i znikały. Jeżeli nie będzie tej energii, to ten samochód nie pojedzie. Ta energia musi być i dlatego jestem wam tak wdzięczny, że ją wspieracie. Jeszcze raz zachęcam do wejścia na stronę wspierajpolska2050.pl i do palenia naszych projektów, korepetycji zdalnych dla dzieci w pieczy zastępczej, świetnie to idzie, czy innych akcji, które chcemy wspierać. No, ja mówię, teraz mam taką malutką obsesję na punkcie tego naszego programu minigrantowego czy mikrograntowego. Uważam, że to fenomenalne narzędzie, które bardzo fajnie Polskę zmieni w tysiącu różnych miejsc. Żadna oczywiście, zobaczcie, z organizacji politycznych tego nie robi, a my to robimy. I robimy to z przekonaniem, konsekwencją, a ja się z tego bardzo cieszę, że do tego mogę doprowadzić, że taka organizacja powstała i że ona po prostu działa, że to postawiliśmy na torach i to jedzie. Jeszcze jedną rzecz mogę, jak już trzeba kończyć, ale powiem wam, bo dzisiaj w tej całej prasówce, a może to was zaciekawi, z jakimi problemami zaczyna się spotykać Joe Biden, który już po tej euforii związanej z początkiem jego kadencji, z początkiem jego prezydentury jest coraz silniejszym obstrzałem również swojego własnego środowiska, czyli demokratów. Demokraci są bardzo różni od ściany do ściany. Są niezwykle też oczywiście w tym systemie amerykańskim. Każdy z tych kongresmenów czy senatorów jest niezwykle interesowny w tym sensie, że dba o interesy swojego stanu i o swój interes wyborczy. No i teraz się zaczyna dla Bidena korekta w lewo. Dlatego, że choćby w sprawach migranckich czy innych był taki, powiedziałbym, bardzo zachowawczy na razie, no ale dostał ostrzał od Aleksandrii Ocasio-Cortez i innych działaczy z tego skrzydła demokratów, no i będzie musiał rewidować swoją politykę. Wiecie, tamten system w Stanach to jest w ogóle tak pokręcony, na przykład macie Senat, to już tylko powiem, może to kogoś zainteresuje, w Senacie teoretycznie trzeba mieć ponad 50%, żeby coś wygrać, ale u nich wynaleziono coś takiego, co się nazywa obstrukcja senacka, czyli, że można przeciągać w nieskończoność dyskusje i obrady nad jakimś projektem,
projektem, ale naprawdę w nieskończoność. I żeby przełamać obstrukcję, to trzeba mieć tak naprawdę 60 senatorów, czy nie 50, bo wtedy można wymusić tryb procedowania, który te obstrukcje omija. Także u nich też jest kreatywnie, nie tylko u nas wymyślają małe ratyfikacje i inne historie. Dzisiaj jak przeczytałem notę naszych ekspertów przygotowaną na temat tego pomysłu małej ratyfikacji, to się po prostu za głowę złapałem, kto w ogóle w tym PiS-ie wpadł na pomysł, że w takim trybie to będzie można robić. Nie będę wam nawet cytował, dzisiaj na spacerze z psami to czytałem i nie mogłem. To po prostu, no to są geniusze, to są po prostu geniusze w psucia Polski, kombinowania na wszystkie możliwe sposoby i szukania każdej dziury w całym, żeby się tylko przez nią przecisnąć. Słuchajcie, ale inna Polska naprawdę jest możliwa i ona naprawdę jest w zasięgu i my naprawdę jesteśmy w stanie ją zrobić i my naprawdę wiemy, jak ją zrobić. Tylko musimy jak najszybciej doprowadzić do tego, żeby ci ludzie już nas dłużej swoim wątpliwym kręgosłupem moralnym nie męczyli, tylko żebyśmy mogli wyjść na słońce z nadzieją i z myślą, że Polska stanie się znowu krajem naszym, czyli krajem ludzi, którzy w Polsce mieszkają, a nie jednej partii politycznej, która raz na jakiś czas rozda pieniądze i na tym, a poza tym, że tak powiem, trzyma się zębami każdego miesiąca przy władzy, żeby pompować kasę ze spółeczek i ze wszystkich innych możliwych źródeł dochodu i kitrać. Po to, żeby później oczywiście jeszcze jakiś wpływ na Polskę wywierać. Bardzo dużo dobrych komentarzy od was. Bardzo za nie dziękuję. Pozdrowienia z całego świata. Pozdrowienia z Gubina, za które bardzo serdecznie dziękuję, z Londynu, nawet z Tarnowa i z Żoliborza. No Żoliborz to wiadoma lokalizacja. Wiecie, że dom Kaczyńskiego wymazali z Google Street Views. Można sobie zobaczyć już teraz, tylko rozmazany jest jak obiekt wojskowy, zakwalifikowany. Ta paranoja u nich sięga naprawdę absolutnych szczytów. Widzę też, że sporo trollingu, bardzo się cieszę, bardzo to pokazuje, że rośniemy w siłę. Życzę wam dobrego dnia, życzę wam spokojnego dnia. Widzimy się jutro o godzinie 9 albo chwilę po 9, jak zwykle tradycyjnie z małym poślizgiem na live'ie. Bądźcie zdrowi, uważajcie na siebie, a my idziemy do pracy, bo dzisiaj pracy przed nami mnóstwo. To może nawet nie wszystko widać, wiecie, nie ze wszystkim przecież wychodzimy na konferencje prasowe, czy nie robimy ze wszystkiego filmików, ale my naprawdę dzień i noc, weekend nie weekend, żeście wiedzieli, co się działo na tych naszych grupach komunikacyjnych przez weekend, szykujemy się do tego, żeby odpowiedzialność za Polskę przejąć, być gotowymi i wreszcie zacząć robić w tym obszarze, bo pokazaliśmy już też w innych, że robić umiemy, potrafimy, lubimy i wiemy jak. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się i do zobaczenia jutro.